Cześć, siema, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, jesteśmy na grze dzisiaj Urban Move MPK Drobin. Gra autorstwa użytkownika Olosz 2. Tak, Olosz, nie mylić z Soloszem, tym z Polsatu. Ostatnio gra już zdobywa taką coraz większą popularność, jest ponad 40 tysięcy wizyt. No i się trochę nie dziwię. Za chwilkę się tu przejedziemy, pokażę wam co i jak. Część z tych modeli możecie kojarzyć już pewnie z gier Safalsa, w tym z wiejskiego tramwaju. No, mówię tutaj o tym Solarisie drugiej generacji i Karusach. Tutaj część modeli jest oczywiście autorstwa Odeja 671. No i przy projekcie pomagali też Antoni, no i Safals. Także tak to się tutaj prezentuje. Mercedes O405 M2, kartony. No, trzecia gena. Tak troszkę słabiej wygląda. Drugą genę, no to mieliście już okazję poznać. Tutaj będziemy się nią mogli oczywiście przejechać. I karusy są za Game Passa 260 i 280. Game Pass kosztuje 50 Robuxów. Nie kupowałem go póki co. No, powiem wam tak, szczerze mówiąc, to jeszcze nie widziałem na żadnej grze freedrive'owej, żeby były dobrze zrobione karusy. Nie mówię, że te są źle zrobione, no nie? Ale no, nie było jeszcze, kurczę, porządnego Ikarusa, tak szczerze mówiąc. Nigdzie. Ale to tam przy innej okazji się może na ten temat bardziej wypowiem. Karton przegubowy BTS-ka i tak dalej. Mamy zrobioną tutaj dyspozytornię elegancko. No i dobra, przejdziemy się tutaj taką linią 142. Mamy pętlę Brzechwy Przychodnia drugą geną. I tak, bardzo fajnie brzmi tutaj silnik na postoju. Nagrywane musiało być po prostu w realu. Przystanek Brzechwy. No i mamy działające zapowiedzi. Przystanek Reja. No i tak, no co do samej mapy, no to jak widzicie. Jest dosyć fajna, klimatyczna. A, tutaj jest przystanek ten strefy kibica w ogóle. Mamy ustawiony telebim na boisku. Przystanek Elbląska. Też fajnie w sumie to zrobione jest. Trochę mi się przypomina boisko z Wiślicy. Tam po prostu na jednej z ostatnich sesji to działy się rzeczy niesłychane.
No, kabinka też jest fajnie zrobiona, pulpit ładny. Przystanek Aleja Lipowa. Przystanek Galeria Drobinka. No i mamy naszą galerię. Tak, naprawdę, ogólnie w porównaniu do paru ostatnich gier, jakie tam były w propozycjach i tak dalej mi dawane, tych FM-kowych, no to miło sobie zagrać w coś tak porządnie zrobionego też w końcu. Zrobimy sobie jeszcze jedną linię kartonem hybrydowym. Znajdujemy się na dworcu autobusowym, no taki dosyć klimatyczny, utrzymany w stylu lat przełomu 90. i 2000. wczesnych. Fajnie porobione te perony przystankowe z wiatami. Salon Volkswagen, nasz auto. Przystanek Wąwozem. Zresztą fajne jest to, że na tej masce, że to logo jest w takim wgłębieniu zrobione. No ogólnie, jeśli się nie mylę, to modele tych kartonów są były robione chyba wcześniej o wiele niż drugiej geny. A prosto na rondzie jedziemy, dobra. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć, to, że w tym miesiącu najprawdopodobniej nie będę robił live'a żadnego, bo nie będę mieć na to zwyczajnie czasu. Dlatego, że no co prawda są wakacje, ale ja nie mam wakacji. Miałem w czerwcu troszkę więcej wolnego. W lipcu nie będę mieć wolnego wcale. I będę mieć dużo spraw do poogarniania, takich prywatnych i zawodowych. Więc no raczej nie spodziewajcie się live'a, ale zapraszam was na serwer discordowy do Piotra, czyli użytkownika Peter Elevators, bo on będzie robić takie wakacyjne streamy, w tym oczywiście z gier z Robloxa. No i u niego na Discordzie również jest coś takiego jak propozycje do zagrania na live'ie, więc można tam te propozycje składać. Przystanek Floriańska, Działki. I tyle. Być może, że też pojawię się na którymś z tych live'ów jako gość. Może tak ładnie ominąć, żeby nie przyrysać autobusu. Przystanek Most nad Świdrem.
No i mamy taki fajny mostek. Tam też jest kolejny mostek. Był też taki jeden fajny wiadukt. No, tu jest ogólnie więcej takich ładnych miejsc, ładnie zrobionych. Fajnie, że to jest oryginalny zarys tej mapy, nie jest zerżnięty z niczego. Przystanek Wiślana. Wiślana. I tutaj też jest również przystanek końcowy, też o takiej samej nazwie. Tak, centrum handlowe Osiedlówka. Mrugnięcie oczkiem w stronę miłośników win. Przystanek Osiedlówka. Bardzo typowa budka. No i tutaj mamy już zjazd do zajezdni. Ogólnie ta mapa jest dosyć taka rozbudowana. Może nawet nie tyle co rozbudowana, co zabudowana, że tak powiem, gęsto. Też nie pokazałem wam wszystkiego, bo jest bardzo piękne stare miasto. W sumie może jeszcze na koniec się tam wybierzemy. Tutaj mamy taką pętelkę zrobioną, żeby można było przegubem ewentualnie też zakręcić. Przystanek zajezdnia MPK. Ładnie to jest zrobione, naprawdę. Tak, pojedziemy sobie jeszcze takim przejazdem technicznym, bo chciałem wam tutaj pokazać niektóre miejsca na mapie. Tu jest właśnie kolejny mostek nad tą rzeką Świder. Widzimy tą strefę kibica. No mówię, przypomina mi się sytuacja na Wiślicy sprzed paru tygodni, gdzie po prostu odbywał się też taki mecz, można powiedzieć, tylko że autobusami. No ale spójrzmy na tę zasłonę milczenia. Kto był, ten widział. Przystanek Elbląska. O kurczę. A nie będę tego wycinać, już mi się nie chce. Tędy już jechaliśmy, ale właśnie jedziemy sobie jeszcze do Starego Miasta. To mi się też podoba, takie górki żwiru usypane. Jesteśmy w ogóle na prywatnym serwerze aktualnie. 10 robuxów kosztuje, jakby ktoś chciał. No i o tym wam właśnie mówiłem. Bardzo ładnie wykonany skwerek. No, kamieniczki takie typowe, ale... Znaczy, elegancko są w sumie zrobione. Tutaj taki bardzo fajny zaułek z ogródkiem piwnym. Dosyć tutaj jest ciasno, więc trzeba uważać. No i tak się to tutaj prezentuje. Jeszcze wjedziemy może na tamto rondo. Tutaj mamy tą przychodnię, z której wcześniej startowaliśmy. Musicie przyznać sami, że naprawdę jest to ładnie zrobione. No i tutaj to rondko też jest naprawdę bardzo fajne.
przystanek Kamienna. Przystanek Rondo Legionów Polskich. No, no i tutaj jest krańcówka właśnie Rondo Legionów Polskich. No i tak by się to, no, słuchajcie, prezentowało. W opisie macie link do gry, oczywiście, do Discorda również, MPK Drobin. No i zostawiam wam też link do serwera Piotrka, który będzie w czasie wakacji robił streamy również z Robloxa. Także no zapraszam do niego, bo no, on również tworzy takie materiały. No, chciałem powiedzieć, że również tworzy rzetelne materiały, ale no to trochę tak by niezbyt fajnie zabrzmiało, no nie? Po prostu też streamuje z Robloxa i u niego też jest fajna atmosfera, także, także zapraszam do niego. No i to by było na tyle. Wejdźcie sobie na Drobin, sami się przejedźcie, bo moim zdaniem jest to gra warta uwagi, także mogę ją polecić. Trzymajcie się, siema, Eluwina, Sigma, Skibidi Toilet i co tam jeszcze młodzieżowego się mówi. Siema.